3 lipca bieżącego roku pierwsza na świecie rakieta, w której jako utleniacz zastosowany został nadtlenek wodoru o stężeniu 98%, została przetestowana i osiągnęła pułap 101 km. Mówię oczywiście o polskiej rakiecie. Rakiecie suborbitalnej zaprojektowanej i zbudowanej w Instytucie Lotnictwa Łukasiewicz przy zaangażowaniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Ciekawe, prawda? A czy wiedzą Państwo o tym, że prywatne polskie przedsiębiorstwo, firma Space Forest, również konstruuje rakiety przekraczające umowną granicę przestrzeni kosmicznej, w dodatku komercjalizując swój projekt? A rakietom nadając swojsko brzmiące nazwy Perun i Bigos? I to nie jest żart? Do czego zmierzam? Otóż ostatni film o rakiecie Orecznik wywołał wiele emocji. Obiecałem w nim, że jeśli pojawią się takie prośby w komentarzach, to przygotuję osobny materiał o polskich rakietach Meteor. I chyba warto, tym bardziej, że bolą głosy i opinie umieszczone pod wspomnianym materiałem. Jak to w Polsce nic się już nie produkuje, że obowiązuje technika gumy, plastra i śliny, że jesteśmy jak mały piesek merdający ogonem do jednego pana i szczekający na innego itd. Dlatego w tym filmie nie tylko chcę przybliżyć historię polskich rakiet Meteor. Chcę również podkreślić, że jako Polacy nie mamy powodów do wstydu, także jeśli chodzi o technikę rakietową. Już w latach 60. XX wieku potrafiliśmy produkować rakiety, które osiągały prędkości hipersoniczne. Co więcej, pomysł budowy i wykorzystania rakiet wielostopniowych sięga XVII wieku i postaci Kazimierza Siemianowicza, pierwszego Polaka, który zajmował się na poważnie techniką rakietową. Jego, wydany w 1650 roku podręcznik o sztuce wielkiej artylerii, przetłumaczony na wiele języków przez blisko 2 stulecia, był niedoścignionym dziełem w dziedzinie techniki rakietowej, tak teoretycznej, jak i praktycznej. W nim też po raz pierwszy na świecie pojawia się opis i szkic budowy rakiety wielostopniowej, co widać na rycinie z lewej strony. Sąsiednia rycina to z kolei rakieta w postaci baterii wielosilnikowej, również nowatorska jak na swoje czasy. Obie znalazłem w książce znakomitego znawcy tematu, Pawła Elsteina. Szczegóły i link do tej pozycji znajdą Państwo w opisie. A teraz zapraszam Państwa do wycieczki w lata 60. XX wieku, na tereny Pustyni Błędowskiej, na tereny poligonu w Drawsku-Pomorskim i w okolice Łeby. Myślę, że będzie ciekawie. Parafrazując Mikołaja Reja, niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, swe rakiety mają. Na fali odwilży październikowej 1956 roku na zlecenie MON przy Instytucie Lotnictwa powstał Zakład Techniki Rakietowej kierowany przez Justyna Sandauera, który do połowy 1968 roku był dyrektorem naukowym tej instytucji. Nazwa zakładu była zbyt oczywista, dlatego szybko zmieniono ją na Zakład Konstrukcji Specjalnych. W ramach tajnych programów konstruowano w nim m.in. rakietowe cele latające, służące do szkolenia pilotów myśliwców, a także rakietowe pociski przeciwpancerne RPP-1 i RPP-Diament. W instytucie zaprojektowano i zbudowano także pociski rakietowe klasy Ziemia-Ziemia o zasięgu 30 km o nazwie ZZ-30. Masa głowicy bojowej takiego pocisku wynosiła 300 kg, a wyposażony był w 2-komorowy silnik i zespół 4 rakietowych silniczków, nadających mu ruch obrotowy wokół osi, co sprzyjało celności lotu. W czerwcu 1962 roku dwie pierwsze rakiety wypróbowano z powodzeniem na poligonie drawskim. ZZ-31 i ZZ-32 przetransportowano na poligon w częściach. Ich montaż finalny przeprowadzono w warunkach polowych, umieszczono na wyrzutni i odpalono. Pociski przeleciały odpowiednio 12 400 metrów i 12 500 metrów. Upadając na ziemię, każdy z nich wybił lej o średnicy 3,5 metra i głębokości około 2 metrów. Sukces? W zasadzie tak, ale niestety dalsze prace przerwano. Nie było takiej woli politycznej, aby je kontynuować. Mamy taki klimat. Na ZZ-30 nie skończyła się przygoda Instytutu Lotnictwa z rakietami. Co prawda program rakietowy został w znacznej mierze ograniczony, ale doświadczenie uzyskane w pracy nad pociskami Ziemia-Ziemia wykorzystano przy budowie rakiet meteorologicznych. Prawdopodobnie gdyby nie ten wybieg, o konstruowaniu własnych rakiet moglibyśmy zapomnieć na długo. Program rakiet meteorologicznych, chociaż realizowany na zlecenie ówczesnego PIHM, Państwowego Instytutu Hydrologii i Meteorologii, jeśli dobrze rozwijam ten skrót, w każdym razie obecnego IMGW, czyli jednostki cywilnej, na początku również był tajny i miał służyć do badania obszaru atmosfery między wysokością 30 a 200 km. Wtedy nie dysponowano bowiem balonami stratosferycznymi zdolnymi pracować w tej przestrzeni, brakowało odpowiednich materiałów na ich powłoki i pozostawały w zasadzie jedynie rakiety. Tylko najpierw trzeba było je mieć. A skąd?
Przenieśmy się teraz na chwilę w czasie, o kilka lat wstecz, a geograficznie na południe Polski. Na pomysł prowadzenia badań atmosfery za pomocą rakiet wpadł magister inżynier Jacek Walczewski, wówczas znany już konstruktor takich rakiet. Swoją pasję realizował bowiem od połowy lat 50., działając w krakowskim oddziale Polskiego Towarzystwa Astronautycznego w sekcji technicznej. I na wspomnianej już fali odwilży, w lutym 1957 roku Jacek Walczewski wyjechał do Berlina Zachodniego. I tutaj mała dygresja. Jeszcze do niedawna byłem przekonany, że w odróżnieniu od programów rakietowych realizowanych w Stanach Zjednoczonych i w Rosji, nasz polski program nie miał bezpośredniego związku z doświadczeniami Niemiec hitlerowskich w tej dziedzinie. Tymczasem okazało się, że w Berlinie inżynier Walczewski poznał m.in. małżeństwo Zingerów, znanych z prac nad rakietami i realizowanych jeszcze dla III Rzeszy, a później dla Francji. Nie tylko podzielili się z nim w jakimś stopniu swoją wiedzą i doświadczeniem, ale także zainteresowali Walczewskiego japońskim programem rakietowo-kosmicznym, w którym zaczęto od budowy małych rakiet doświadczalnych. Po powrocie do kraju w grudniu 1957 roku, ta data jest w sumie istotna, bo było to 2 miesiące po wystrzeleniu przez Sowietów na orbitę pierwszego Sputnika, Walczewskiemu udało się utworzyć komórkę techniki rakietowej i fizyki atmosfery, działającą przy Akademii Górniczo-Hutniczej. Zatrudnione w niej dwie osoby, w tym magister inżynier Walczewski oczywiście, miały zająć się budową rakiet dla meteorologii. Mniej więcej rok później, 10 października 1958 roku, na pustyni Błędowskiej miał miejsce start rakiety RM-1, prototypu do badań zjawisk pogodowych i do pomiarów górnych warstw atmosfery. Rakiety niewielkiej, bo o długości niecałego metra, o średnicy około 6,5 cm i o masie startowej w granicach 4,5 kg. W tym kilogram stanowiło paliwo pozyskane z wojskowych rakiet stosowanych na poligonach. Rakieta osiągnęła pułap 3,5 km. Pierwszy malutki polski krok w stronę progu kosmosu został wykonany. 10 kwietnia 1961 roku, również na pustyni Błędowskiej, tej, którą mogą Państwo podziwiać na filmie od Sony One, link powyżej, wystartowała rakieta RM-2D, na pokładzie której znajdowały się żywe istoty. Dwie białe myszy, które poddano wcześniej miesięcznemu treningowi w wirówce. Ciekawe co na to obrońcy zwierząt. Następnie umieszczono te myszki w specjalnej, amortyzowanej i izolowanej od hałasu kabince. Rakietka osiągnęła pułap około 1600 metrów, a obie myszki szczęśliwie wróciły na Ziemię. A inżynier Walczewski przeszedł do krakowskiego oddziału Państwowego Instytutu Hydrologii i Meteorologii, gdzie stworzył pracownię rakietowych sondowań atmosfery. I tak dochodzimy znowu do roku 1962. Po udanych próbach rakiet Ziemia-Ziemia, Instytutowi Lotnictwa pozostają jedynie prace nad rakietami meteorologicznymi. Ośrodki krakowski i warszawski współpracują ze sobą. Mowa o współpracy przewidywała budowę jednostopniowej rakiety z głowicą typu Grot, która wzorowana była prawdopodobnie na amerykańskiej konstrukcji Lockwasp. Po zakończeniu pracy silnika, Grot miał oddzielić się od członu startowego, a w zasadzie od stopnia startowego rakiety, i lecieć jeszcze wyżej, korzystając z nadanej mu energii kinetycznej. Następnie, na wysokości około 35 tysięcy metrów, ładunek wybuchowy wyrzucał z Grota około 0,5 kg tzw. dipoli, rodzaju metalizowanych pasków z tworzywa, zwanych też potocznie flarami, po angielsku chaff. Obłok opadających ku ziemi flar śledziły stacje radiolokacyjne i na podstawie pomiarów można było określić zarówno siłę, jak i kierunek wiatrów na coraz niższych poziomach atmosfery. Pracę nad rakietą Meteor 1 w Instytucie Lotnictwa prowadził zespół konstruktorów pod kierunkiem Jerzego Haraźnego. Pierwsze obliczenia dla przyszłej rakiety wykonywano na suwakach logarytmicznych. Dopiero po jakimś czasie naukowcy i konstruktorzy mogli korzystać z lampowej maszyny cyfrowej ZAM-2 z Zakładu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk. To naprawdę były pionierskie czasy. W 1965 roku rakiety Meteor 1 zaczęły wzlatywać na wymagany przez PIHM pułap. Osiągały nawet pułap blisko 37 tysięcy metrów. I Polska jako szósty kraj na świecie, po USA, ZSRR, Anglii, Japonii i Francji, zaczęła prowadzić regularny sondaż górnych warstw atmosfery. W latach 1965-1969 przeprowadzono 177 startów rakiet Meteor 1, ale ze względu na rozwój balonów stratosferycznych przestały one być potrzebne. Należało zaprojektować rakiety latające znacznie wyżej.
Tak powstały m.in. dwustopniowe rakiety Meteor 3, które potrafiły osiągnąć pułap 65 km. A co z Meteorem drugim? W Instytucie Lotnictwa skonstruowano rakietę Meteor 2. Jej zadaniem było wynoszenie sondy, która opadając na spadochronie miała przekazywać nie tylko parametry wiatrów, ale także na przykład rozkład temperatury. Meteor 2 był już większą rakietą. Wprowadzono w nim bardziej zaawansowane systemy stabilizacji oraz większe silniki na paliwo stałe. Mógł wynieść w górę nawet 10-kilogramowy ładunek. Miał 430 cm długości, a przed startem ważył 420 kg, z czego ponad połowa przypadała na paliwo. Loty przebiegły pomyślnie, ale największy sukces przypadł w udziale rakiecie Meteor 2K, widocznej tutaj jako model 3D. Powstała ona przez doczepienie dwóch silników pomocniczych do boków zwykłej rakiety Meteor 2. Tak skonfigurowana, 7 października 1970 roku, przekroczyła prędkość 5560 km na godzinę, wznosząc się na wysokość około 100 km. I to by było na tyle. W ciągu 3 miesięcy nakazano zamknięcie programów tak w ośrodkach PIHM w Krakowie i Warszawie, jak i w Instytucie Lotnictwa. Nie mam wątpliwości, że była to decyzja ZSRR, które chciało w bloku państw socjalistycznych mieć monopol na technikę rakietową, a także zapewne obawiało się paliaków. Profesor Walczewski wspomina zresztą, że terminy startów polskich rakiet były znane, bo w morskich biuletynach z wyprzedzeniem ogłaszano daty zamykania akwenu Bałtyku w pobliżu Łeby. Rosjanie swoimi radiolokatorami śledzili nasze sukcesy, no i w pewnym momencie prawdopodobnie powiedzieli stop. Tylko tyle i aż tyle. A inżynier Jacek Józef Walczewski, który, chciałoby się powiedzieć, sięgnął kosmosu, zmarł w 2013 roku już jako profesor doktor habilitowany nauk technicznych i członek Polskiej Akademii Nauk. To niesamowita postać, poliglota władający biegle kilkoma językami, w tym łaciną, a także członek Synodu Duszpasterskiego Akademii Krakowskiej i Prymasowskiej Rady Społecznej. Taka ciekawostka. Nie jestem konstruktorem rakiet, ani nawet znawcą techniki rakietowej, a jedynie popularyzatorem polskich osiągnięć inżynieryjnych i polskich konstrukcji. Niemniej postaram się przekazać teraz trochę więcej informacji na temat szczegółów konstrukcyjnych polskich meteorów. Meteor 1 był niekierowaną rakietą dwustopniową. Pierwszy człon, pierwszy stopień zawierał silnik rakietowy na paliwo stałe, a drugim był beznapędowy grot, rodzaj głowicy będącej pojemnikiem na flary dipole. Kadłub pierwszego stopnia miał przekrój cylindryczny. Płaszcz silnika, który jednocześnie stanowił strukturę nośną kadłuba rakiety, wykonywany był z cienkiej, lekkiej blachy. Wyposażono go w 4 rozmieszczone symetrycznie stateczniki, mocowane do pierścienia nośnego obejmującego dyszę. Ich konstrukcja była przekładkowa, to znaczy wykonana z ażurowej sklejki pokrytej blachą duralową. Noski stateczników wykonano w postaci klinowych ostrzy stalowych w odróżnieniu od tępych krawędzi spływu. Drugi stopień, czyli wspomniany grot rakiety, wyposażono w 4 symetrycznie rozmieszczone w tylnej części stateczniki stalowe o klinowych krawędziach natarcia i spływu. Całkowita masa startowa Meteora 1 to 32,5 kg. Osiągana prędkość maksymalna wynosiła 3950 km na godzinę. Pułap 35 tysięcy metrów osiągał w 80 sekundzie lotu, a czas pracy silnika wynosił zaledwie 2,3 sekundy. Start rakiety dokonywany był z lekkiej, przenośnej 4-metrowej wyrzutni za pomocą elektrycznego układu kontrolno-zapłonowego. W chwili startu uruchamiany był pirotechniczny mechanizm czasowy wyrzucający ładunek flar na pułapowym odcinku lotu. Pirotechniczne odłączenie grota od pierwszego stopnia następowało automatycznie po wypaleniu paliwa w rakiecie. W odróżnieniu od pierwszego Meteora, Meteor 2 był rakietą jednostopniową i przystosowaną do wynoszenia większego ładunku, w tym wypadku sondy pomiarowej. Wyposażono go w elektroniczny system opóźniacza czasowego, który wyzwalał pirotechniczny mechanizm odstrzelania osłony i wyrzucenia sondy pomiarowej w pobliżu maksymalnego pułapu lotu. Sonda opadała później na ziemię na spadochronie. Kadłub rakiety o przekroju cylindrycznym wykonany był z 2-milimetrowej blachy stalowej. Podobnie jak w Meteorze 1, także tutaj płaszcz silnika stanowił jednocześnie strukturę nośną kadłuba. Osłony stożka rakiety wykonywano z blachy o przekroju zaledwie 0,5 mm. Rakietę wyposażono w 4 pierścieniowo rozmieszczone stateczniki, ale konstrukcji skorupowej. Były one zgrzewane ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm. Silnik, również na paliwo stałe, tym razem mógł pracować aż 18 sekund. Masa startowa rakiety wynosiła 380 kg,
a prędkość maksymalna dochodziła do 4500 km na godzinę. Pułap praktyczny to około 60 tysięcy metrów. Natomiast w przypadku meteora 2K, tego z dodatkowymi silnikami, masa startowa wynosiła 420 kg, a jego prędkość maksymalna przekraczała już 5550 km na godzinę. Ta rakieta osiągała pułap 105 km w czasie 2,5 minuty. Meteor 2 i 2K startowały ze stacjonarnej, zautomatyzowanej wyrzutni wyposażonej w układy elektrohydrauliczne sterowane na odległość. Zmechanizowany system wprowadzania rakiety na wyrzutnię pozwalał ograniczyć liczbę niezbędnego personelu do zaledwie 3 osób, mimo stosunkowo dużych, jak na rakietę meteorologiczną, gabarytów. Rozwój polskich rakiet, choć przez długi czas hamowany przez ograniczenia finansowe i polityczne, stanowi świadectwo innowacyjności oraz determinacji polskich inżynierów. Ale temat piorunów, perunów, bigosów i innych rakiet z Instytutu Łukasiewicz z radością podejmę w części drugiej. Mam nadzieję, że już w poniedziałek za tydzień. A na razie dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do subskrybowania kanału.